Polska na dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapowiadana Jadwiga Wiśniewska jest już naszym gościem. Dzień dobry pani poseł, witamy serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka przy okazji. Również dla pana i dla wszystkich naszych słuchaczy, bo w każdym z nas jest dziecko. Zaczniemy tę rozmowę od cytatu. Matteo Salvini, przywódca włoskiej Legii, powiedział wczoraj, że Europa to nie jest Unia Europejska, ale miliony Europejczyków i to w ich interesie trzeba działać. To oczywiście komentarz do tworzenia nowego bloku w Europarlamencie. Były konsultacje w Warszawie EKR-u, były konsultacje partii Salviniego w Portugalii. Czy coś z tego będzie i dlaczego jest taka potrzeba, by coś nowego w Europie zrobić? Potrzeba jest, panie redaktorze, i to jest potrzeba bardzo pilna, dlatego że Unia Europejska stała się własnością eurokratów i urzędników, którzy minimalizują udział państw członkowskich w procesach decyzyjnych. Parlament Europejski zaś zdominowany jest przez środowiska lewicowo-liberalne, które narzucają swoją agendę. A więc Unia Europejska tak bardzo odeszła od fundamentów, na których została ufundowana. Wszelkimi sposobami odcina się od dziedzictwa, szczególnie tego chrześcijańskiego, a przecież my chcemy Unii Europejskiej opartej na wartościach. Dziś ojcowie założyciele Unii Europejskiej są kandydatami na ołtarze, a to dziś w Unii Europejskiej robi się wszystko, żeby odciąć się od tego chrześcijańskiego dziedzictwa. Dlatego my dzisiaj musimy podjąć to wyzwanie i ukierunkować Unię na dobry tor, na taki tor, który daje w przyszłości szansę na rozwój i da perspektywę mieszkańcom Unii Europejskiej na to, by być dumnym z Unii Europejskiej. No, ale pytanie, ile szabel jesteśmy w stanie zgromadzić, ile głosów mają członkowie grupy Tożsamość i Demokracja, czyli grupy Salviniego, czy po dodaniu do tego członków EKR-u i jeszcze kilku europosłów Viktora Orbana, stworzy się grupa, która tak szczytne cele, które pani wymieniła, będzie w stanie w praktyce zrealizować. Panie redaktorze, to jest wczesny etap, a więc gdybyśmy policzyli szable i ID i EKR-u i części EPL-u, bo to nie tylko ludzie Viktora Orbana, europosłowie, ale również w EPL-u narasta frustracja, że EPL staje się coraz bardziej lewicowy. Oczywiście, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest proces i to jest proces niezwykle skomplikowany, ale jest szansa na to, żeby właśnie ta frakcja stała się trzecią, a mówiąc optymistycznie, nawet drugą frakcją w Parlamencie Europejskim. Bo proszę zauważyć, że w EPL-u również narasta frustracja, jeśli chodzi o przejmowanie tych haseł lewicowych. Ja pracuję w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia i tam obserwuję i doświadczam z przykrością, jak EPL licytuje się na te pseudopostępowe lewicowe argumenty, przejmując wręcz agendę lewicy. Wszyscy wiemy, że na jesieni tego roku w Niemczech będą wybory i pani kanclerz Merkel konkuruje z lewicą. A więc, żeby wygrać wybory jesienne, przejmuje znaczną część, i to niestety, najbardziej radykalnych lewicowych postulatów. Dziś niemiecka chadecja jest chadecją tylko i wyłącznie z nazwy. Kiedy ja obserwuję, jakie poprawki zgłaszają przedstawiciele EPL-u w Komisji Praw Kobiet, jestem tym naprawdę zniesmaczona. Bo to jest tak naprawdę takie polityczne oszustwo. Oni mówią, że są chrześcijańskimi demokratami, a tymczasem opowiadają się po stronie skrajnej lewicy, de facto licytując się z nimi, kto z nich będzie najbardziej radykalny. To jest absolutnie zły kierunek.
ten proces budowania nowej formacji politycznej w Unii Europejskiej zdecydowanie jest bardzo skomplikowany i bardzo trudny, ale potrzeba jest ogromna. I ja jestem takim człowiekiem, który ma zasadę never give up, nigdy się nie poddawaj. Jeśli wiemy, że mamy rację, jeśli jesteśmy przekonani o tym, skoro jesteśmy przekonani o tym, że racje są po naszej stronie, to trzeba stawać do zadań. I mówiąc Norwidem, cytując Norwida, nie można pozwolić na to, aby kłaniać się okolicznościom, a prawdą kazać, by za drzwiami stał. Trzeba stawać do zadań i trzeba stawać do walki, bo dziś Unia Europejska jest naprawdę w ogromnej potrzebie. Ja również pracuję w Komisji LIBE, w Komisji Praworządności. I teraz, panie redaktorze, do katalogu przestępstw unijnych chcę się wpisać mowę nienawiści. Czy za mowę nienawiści się zatem na przykład uzna to, że ja uważam, że aborcja jest zabójstwem nienarodzonego dziecka? Bo tak to jest postrzegane w tym lewicowym mainstreamie. Może moje określenie będzie obrażało tym samym tych, którzy uważają, że aborcja jest niczym więcej jak usunięciem zbędnego pryszcza na nosie. Bo może się okazać, że ateistów obrażają krzyże, na przykład taki krzyż wiszący w klasie szkolnej, no więc skoro, że znajdzie się jedno dziecko, jeden rodzic, który zaprotestuje, no wtedy trzeba będzie zdjąć, bo taki będzie wymóg Unii Europejskiej. To się bardzo przekłada na to, co będzie się działo już za chwilę. Mamy, wczoraj prezydent podpisał, ratyfikował ostatecznie układ o rozszerzeniu funduszy własnych Unii Europejskiej. Co tak naprawdę chodzi o te gigantyczne pieniądze, które Unia pożyczy na tak zwanych rynkach finansowych po to, by sfinansować odbudowę. My bardzo na to liczymy. Cały polski projekt gospodarczy na najbliższe lata jest oparty między innymi o te fundusze. To powiedzmy, czy pani spotykała się z wyrazami zdumienia, że tak długo zajmuje w Polsce Senatowi ratyfikowanie prostej w końcu ustawy? Czy to, co się u nas działo, innymi słowy, przeszło na salony europejskie? Panie redaktorze, symptomatyczne jest to, że w tej awanturze wywołanej przez duet Budka-Grodzki nie występowali aktorzy z europejskiej sceny politycznej, z Platformy. Ci państwo po prostu milczeli. Byli ze wszech miar zakłopotani tym, co wyrabiają ci politycy, jak to się o panu Budce mówi, w krótkich spodenkach. To niepoważne, nierozsądne, narażające na śmieszność i pokazujące również przede wszystkim ten partyjny partykularyzm, że Platforma dla uzysku politycznego, bo sądziła przecież, że zyska na tej awanturze, na tym cyrku, który wy odstawiali. Michał Kamiński jeszcze wczoraj mówił, że była szansa odebrania władzy Prawu i Sprawiedliwości w Polsce. Człowiek niewątpliwie przekonujący, posiadający umiejętność przekonywania. O. Panie redaktorze, ja wczoraj się spotkałam z takim stwierdzeniem, że reżyserem czy inspiratorem tego szaleństwa mogłoby być tylko dwóch panów. Sfrustrowany Donald Tusk lub Michał Kamiński. I na kogo pani stawia? No wie pan, to jest bardzo trudne, bo do tej wczorajszej rozmowy to uważałam, że inspiruje tą awanturkę Tusk, który ma satysfakcję z tego, kiedy jest w stanie wykazać, że Platforma bez niego to jest grupa nieporadnych, nieogarniętych ludzi, którzy potykają się o swoje nogi. Jednakże mój wczorajszy rozmówca pokazał mi pewien kontekst wskazujący na to, że to mogłaby być również inspiracja ze strony pana Kamińskiego, którego już nie chcę oceniać, bo on sam siebie po prostu swoim zachowaniem ocenia w sposób jak najbardziej niegodny. Tak czy inaczej, fundusz został ratyfikowany, Platforma Obywatelska poniosła karę, przynajmniej sondażową, za to, co się stało. Wygrał
to na pewno Szymon Hołownia, który stał sobie z boku i się przyglądał, i do pewnego stopnia Prawo i Sprawiedliwość. Pojawiły się nowe sondaże. Ja szczerze mówiąc nie bardzo wierzę w wysokie sondaże Szymona Hołowni, dlatego że on nie ma żadnej kontrakcji. Nikt nie mówi, że to są puste. Nikt go nie atakuje. Tak? On wykorzystuje to, że dwóch się bije, a trzeci, czyli Hołownia, korzysta. Panie redaktorze, to ugrupowanie pana Hołowni to jest taki, byśmy mogli powiedzieć, że to jest taki drugi Palikot. To jest twór, który powstaje jakoby z niczego, ale za panem Hołownią stare twarze znane z polityki, z różnych środowisk, które kiedyś odgrywały znaczącą rolę w Polsce. I to nie jest tak, że to środowisko nie jest doświadczone politycznie. To nie jest tak, że oni wzięli się znikąd. To jest dokładnie taki sam twór i taka sama architektura tworzenia nowej formacji politycznej, jak w przypadku Palikota. I jeśli popatrzymy na to, jakie towarzystwo zbiera Hołownia, no to możemy powiedzieć, że czymże oni się różnią od tego ugrupowania Palikota. Sondaże mogą być odzwierciedleniem tego, że wyborcy Platformy są sfrustrowani nieporadnością obecnej Platformy pod przewodnictwem Budki. Mają tego dość i mają nadzieję, że będą mogli ulokować swoje sympatie w nowym ugrupowaniu. A czy pani zdaniem nowe ugrupowanie Hołowni zabiera również potencjalnych wyborców PiS-u, czy też nie? Ja sądzę, że przede wszystkim zabiera wyborców Platformy i Lewicy. Bo proszę zwrócić uwagę, że to towarzystwo to jest właśnie takie, nie możemy powiedzieć od lewa do prawa, ale to zdecydowanie są zwolennicy nurtu lewicowo-liberalnego. Dokładnie. Białoruś, kiedy Łukaszenka zaatakował, czy sfałszował wybory prezydenckie, no Unia zareagowała tak nie za bardzo zdecydowanie. Kiedy doszło tam do ataków na dziennikarzy, aresztowań, no też te reakcje były takie średnie, przeczekamy. No w końcu to jest wataszka, a Białoruś pewnie jest gdzieś koło Kazachstanu z punktu widzenia Francuzów czy Niemców. No, kiedy jednak zatrzymał samolot, porwał samolot po to, by wyciągnąć z niego opozycyjnego dziennikarza, no sprawa stała się poważna, bo dotyczy bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie. Unia Europejska zareagowała, szczerze mówiąc, nawet dla mnie niespodziewanie ostro, a mówi się, że szykowane są kolejne sankcje. Jak to wygląda na korytarzach władzy brukselskiej? No to ten ostatni incydent wywołał bardzo szybką reakcję Unii Europejskiej i bardzo stanowcze działania. Oczywiście wcześniej wielu wątpiło, sądzono, że znów Unia Europejska będzie długo deliberowała, ale tu proszę zwrócić uwagę, że na ostatniej Radzie zostały podjęte bardzo konkretne i bardzo stanowcze decyzje, szczególnie te najbardziej dotkliwe, dotyczące ograniczenia ruchu lotniczego nad Białorusią, jak również poruszania się statków powietrznych białoruskich w przestrzeni Unii Europejskiej. Proszę również zwrócić uwagę na to, że to wniesienie tego punktu było efektem starań. Wniesienie tego punktu na agendę Rady było efektem starań pana premiera Mateusza Morawieckiego, który stał się swoistym ambasadorem białoruskich spraw w Radzie, bo to nie po raz pierwszy. I też ja jestem przekonana, że te działania Polski i mocnych głos Polski na Radzie i wskazywanie, jakie działania możemy podjąć, żeby zatrzymać Łukaszenkę, to pokazuje, jak skutecznym i zręcznym politykiem stał się w polityce tej międzynarodowej również pan premier Mateusz Morawiecki. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej oto w Parlamencie Europejskim, że wciąż odbywają się debaty, na przykład związane z realizacją Nord Stream 2. Parlament Europejski podejmuje rezolucje wzywające Putina do tego, żeby zaprzestał tym działaniom, mówiące o tym,
tym, jak szkodliwy geopolitycznie jest ten projekt i nic z tego nie wynika. A w przypadku Białorusi, gdzie wiemy dokładnie, że reżim Putina wspiera reżim Łukaszenki, tu podjęte zostały bardzo konkretne działania i to pokazuje, że Unia Europejska, jeśli tak naprawdę chce, to potrafi być wydajna. Tak, no bo to jest bardzo ważne spostrzeżenie i dobrze, że na salonach europejskich dostrzeżono, że Łukaszenko nie jest takim krwawym dyktatorem sam z siebie, ale korzysta z poparcia Władimira Putina. Państwo widzicie tutaj zdjęcia z ostatniego spotkania, to jest do Soczi przyleciał właśnie Aleksander Łukaszenka z synem Mikołajem, czyli Kolą, to jest jego najmłodszy syn i spotkał się z rosyjskim przywódcą, dyktatorem, prezydentem Władimirem Putinem. Unia Europejska szykuje... Ale panie redaktorze, jeśli mogę jedno zdanie, bo ten obrazek jest niezwykle wymowny. Ten luksusowy jacht, te piękne pomieszczenia, bardzo wystawne i przecież bardzo kosztowne. A przeciętny poziom życia zarówno na Białorusi, jak i na Ukrainie jest dramatyczny. Ja tylko wejdę pani w słowo, bo Josep Borrell, czyli szef europejskiej dyplomacji, powiedział, że przecież istota władzy Władimira Putina polega na kontrakcie. Będziecie mieli troszkę bardziej autorytarne państwo, będziemy bardziej trzymać za twarz wszystkich, którzy mają w Rosji pieniądze i wpływy, ale w zamian będzie bezpieczeństwo socjalne. I to, czego się w Polsce nie mówi o emeryturach, o wypłacanych dodatkach, o różnego rodzaju poduszkach finansowych, które ma każdy Rosjanin, który mieszka w Rosji. To jest przecież prawda i fakt. I to są częściowo pieniądze z ogromnego eksportu rosyjskich surowców. Teraz Rosja jest w kłopotach finansowych i autorytaryzm został, a nawet się wzmaga, a bezpieczeństwa socjalnego brakuje. No i tutaj jest miejsce na Unię Europejską, która z jednej strony może zaprezentować kij w postaci sankcji, w postaci, nie wiem, zakazu handlu międzynarodowego i tak dalej wobec Białorusi, a z drugiej marchewkę w postaci tych słynnych 3 miliardów euro, które tutaj Grupa Wyszehradzka miała przeznaczyć na Białoruś. No tak, zdecydowanie tak, ale proszę zwrócić uwagę na taki oto fakt, że rzeczywiście mówiąc o Białorusi, o sytuacji politycznej na Białorusi, trudno mówić o niej w oderwaniu od sytuacji w Rosji, w oderwaniu od Putina. I ja sobie przypominam dyskusję w Parlamencie Europejskim na temat właśnie sytuacji na Białorusi i tych działań parlamentu związanych z zatrzymaniem Nord Stream 2. I kiedy przysłuchiwałam się tej debacie, to narastało we mnie takie poczucie gniewu wręcz, że cały czas mówimy o tym, co Putin powinien zrobić. Co Putin, że Putin powinien zrobić to i to, że Putin powinien zrobić to i to. A Putin siedzi i kompletnie sobie z tego nic nie robi i śmieje się z tego. I postawiłam taką tezę, że my powinniśmy powiedzieć, co Unia Europejska może i powinna zrobić konkretnego, żeby co możemy zrobić, co wpłynie na zachowanie Putina. A więc najbardziej można przemówić przez portfel, przez kasę, panie redaktorze. Dokładnie. Jeśli będzie Unia Europejska przyzwalała na realizację projektu geopolitycznego. Oczywiście. Pani poseł, jeszcze jedno pytanie, bo o Nord Stream 2 już dość dużo wiemy. Natomiast ważna rzecz i dosłownie na minutkę. Wczoraj konsultacje międzyrządowe polsko-hiszpańskie. Polski rząd jest, jak i wszyscy wiemy, konserwatywny, chrześcijański. W Hiszpanii, gdyby to przełożyć na polską siatkę polityczną, to tutaj pani Sylwia Spurek byłaby w mainstreamie. Rządzi coś na kształt partii Wiosna, Biedronia z partią Razem. Więc wszystkie lewackie pomysły, jakie tylko mają, są natychmiast wdrażane. Wydawało się, że na dwóch skrajach politycznej skali oba rządy są, a jednak wczoraj dość miłe spotkanie i konstruktywne przede wszystkim.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o Hiszpanię, to proszę zwrócić uwagę, że w Hiszpanii wzrasta poparcie dla partii centroprawicowych. Partia Vox idzie w górę. Sojusznik Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo bliskim programem, no i bardzo sympatycznym przywódcą, który niedawno był w Warszawie. Dokładnie tak. Ja współpracuję szczególnie z Margaritą de la Pisą, która wraz ze mną pracuje w Komisji do Spraw Kobiet i to jest naprawdę bardzo dobra współpraca. Ale wizyta pana premiera Morawieckiego pokazuje, że potrafimy prowadzić interesy w różnych częściach Unii Europejskiej i wymiana handlowa dla nas jest absolutnie bardzo ważna. I też zwracamy uwagę na to, jak dobre mamy stosunki dyplomatyczne. Polska, Hiszpania, pani poseł, Polska, Hiszpania, Włochy, Portugalia mogą stworzyć jakąś przeciwwagę dla układu sojuszu niemiecko-francuskiego, a właściwie tego, że Niemcy kierują Francją. Mogą, panie redaktorze, a połączyć nas może wspólny mianownik, a tym wspólnym mianownikiem jest niechęć do zbyt restrykcyjnej polityki klimatycznej, bo ta restrykcyjna polityka klimatyczna w mocnym stopniu uderza w Polskę, jak i w Hiszpanię, we Włochów i w Portugalii. I jakby tłem tej wizyty również były te kwestie związane z polityką klimatyczną, bo na ostatniej Radzie była gorąca dyskusja na temat właśnie osiągania celu neutralności klimatycznej w 2050 roku i dość opiniotwórczy portal Politico pisał o właśnie tej ostrej walce premiera Morawieckiego o realizm w polityce klimatycznej. Zbyt ostra polityka klimatyczna nie z całą pewnością może zatrzymać wzrost gospodarczy i skomplikować również ten szybki progres, który możemy uzyskać przy uruchamianiu środków z Recovery Fund. Bardzo pięknie dziękujemy. Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, europejscy reformatorzy i konserwatyści. Pięknie dziękujemy, życzymy miłego dnia, a Państwa zapraszam na nasz sztandarowy poranny program Potrójne Espresso już za chwilę. Dziękuję uprzejmie.